Dzień dobry, dzień doberek. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj, a przed wami 12 materiał z gry Far Cry New Dawn. Można powiedzieć, że moja YouTube'owa depresja już troszeczkę przeszła. Myślę, że powrócę jeszcze przynajmniej na chwilę do takiej, można powiedzieć, regularności, bo już byłem blisko, aby skończyć działalność na kanale. Czemu? Się tam wiele osób pytało. Nie wiem, jakoś tak dopadły mnie przeróżne przemyślenia związane z przyszłością, z samym, z rozwojem swojej osoby. Raczej wiecie, o co chodzi. Ostatnio skończyłem 18 lat, dużo nowych rzeczy w moim życiu się zaczęło pojawiać i się tak zastanawiałem, czy to nie jest już kres tego mojego YouTube'a. Wiecie, teraz takie obowiązki nachodzą, przemyślenia, ale później stwierdziłem, że w dupie to mam. Jakoś spróbuję to podzielić. I obowiązki, i pasje, i różne inne rzeczy. I tak się składa, że udało mi się wrócić i wróciła mi chęć po prostu, to nie wiecie, o co chodzi. Jak widzicie, lub też nie widzicie, ja zapauzuję, bo nie będę domieszczać, że nie będę mógł się skupić na tym, co wam chcę powiedzieć. Jak widzicie, prawdopodobnie teraz w tym momencie możecie zmienić rozdzielczość filmu na 1440 pikseli. Tak, wyposażyłem się w sumie w ten piątek, co był, nie wiem, kiedy to oglądacie. Wyposażyłem się w monitor 1440p z tej samej marki, co miałem mój pierwszy monitor od IAMY, dokładnie IAMY. Teraz IAMA służy mi jako mój drugi monitor. Gdzieś na ekranie wam się powinno wyświetlić, jeżeli oczywiście nie zapomnę. Jeśli zapomnę, no to nie musicie mi pisać, zapomniałem i nie będzie tego screena, ale jeśli nie zapomnę, to montując ten film wrzucę wam screena, jak wygląda aktualnie moje stanowisko. No, troszeczkę się pozmieniało, kupiłem nowe biurko, regulowane elektrycznie, teraz nie mam już tego mojego starego małego monitora, tylko po prawej stronie jest mój stary monitor 27-calowy, a jako główny używam monitora, który ma 165 Hz, 5 sekundy czasu reakcji i ma rozdzielczość 1440p, więc możecie teraz obejrzeć film w wyższej rozdzielczości. No i wracamy już do gry. Jesteśmy w Far Cry New Dawn. Ostatni odcinek był troszeczkę takim, można powiedzieć, eksperymentem, ponieważ no, trwał on trzy godziny, nie pamiętam. I to był odcinek, w którym robiłem praktycznie wszystko naraz. Posterunki, misje główne, poboczne, specjalistów zrobiłem wszystkich. To był taki eksperymentowy, można powiedzieć, film, w którym który miał po części zapoczątkować nową formę nagrywania dłuższych odcinków, bardziej skompresowanych, ale nie wiem, czy będę się trzymał tej formy, zobaczymy. Na razie może chodźmy do kolejnej misji, takiej głównej fabularnej. Mamy tutaj sekret Nowego Edenu, będziemy mogli sobie to ogarnąć. Dobra, chodźmy tam, weźmy sobie tylko helikopter, nie wiem, gdzie jest helikopter. Helikopter. Tu jest najbliżej helikopter, ewentualnie tutaj, więc chodźmy tam. Nie wiem, kiedy nawet ten posterunek przyjąłem. Tydzień nie grałem żadną grę. Nie nagrywałem nic, tylko jednego streama zrobiłem. Dobra, Fanta napita. I możemy lecieć. Gdzie jest helikopter? Tu jest helikopter. Bierzemy sobie helikopter oczywiście. No i lecimy. Tylko ja muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić, bo ostatnio się na jednej rzeczy przejechałem. Nie, dobrze, wszystkie ścieżki się nagrywają, więc gramy. Trochę mamy daleko. Co się dzieje? O nie, przygwoździłem w dach. No dobra. Znaczy wiecie, to nie jest... Ja bym tego nie nazwał YouTube'ową depresją, bo ja nie byłem smutny niczym, więc nie byłem jakoś przedołowany.
czymś, nic ze strony YouTube'a mnie nie zdemotywowało do dalszego nagrywania. Tylko po prostu to, że ostatnio skończyłem 18 lat, miałem dokładnie jakieś parę dni temu 18. Była impreza, były prezenty. No i też w związku z tym udało mi się kupić nowe biurko regulowane elektrycznie, więc mam wielki, dosyć szeroki i głęboki blat, który mi pozwolił pomieścić wszystkie moje sprzęty, w tym dwa monitory, klawiaturę, myszkę, procesor dźwięku DBX-a oczywiście, statyw, słuchawki, interfejs audio i różne inne rzeczy. Pod spodem też dużo spędziłem, żeby zorganizować cable management, żeby te wszystkie kable pod biurkiem poukładać. Całkiem też to nieźle wyszło, więc wydaje mi się, że jest progres. Więc no, biureczko naprawdę super jest i mogę sobie sterować nim, może jechać góra-dół, mogę sobie na przykład na stojąco grać albo na stojąco streamować, co mam plana w przyszłości. Oczywiście dalej kompletuję jakieś nowe rzeczy do stanowiska, bo na różne rzeczy teraz sobie zbieram. Mam plan kupić lampy, kupić sobie green screena i różne inne rzeczy. No i poza biurkiem kupiłem sobie też właśnie ten monitor 1440p. Tak naprawdę no jest to, można powiedzieć, błąd, bo już na 1080p są lagi, jak się nie ma podwójnego komputera, choć to zależy. Jednym będą przeszkadzać FPS-y, drugim nie. Ale ja jestem ostatnio bardzo nastawiony na zakup drugiego komputera i już kompletuję do niego części. Będę miał jeden komputer do grania, drugi do streamowania. Więc kupiłem sobie 1440p monitor. I tak naprawdę jedyny powód, dlaczego go kupiłem, to był na dużej promocji, a taka promocja bardzo rzadko się zdarza. Więc kupiłem sobie go za łączną sumkę, bardzo, bardzo przecenioną. I ja myślę, że będzie git. Mam nadzieję, że się nie będzie lagowało, bo to 1440p trochę więcej pożera. Jakby nie mógł się wysłowić, to wiecie, już znacie mnie. To też był jeden z powodów, dla którego przestałem nagrywać, bo no, przeszkadza mi naprawdę to. Kiedyś miałem taką świetną dykcję, a teraz dupa, nie mam dykcji, żadnej dykcji. Strasznie się tnę, jak nastolatka z depresją. Okej, czyli odsunął nam. Oho, i się zaczyna. Mamy naszego Józefa Nasionko. Proroctwo, no tak. Nie wpuszczą nas teraz tam. Bo oczywiście półnagie wyobrażenie Józefa Fitzhilda się pojawiło, czyli znowu jesteśmy naćpani. Gdzie ja mam iść? Ja mogę tam zrobić szybko porusz? Nie, nie pozwolą mi. Ej, to było ciekawe, czy ja mogę tam... Ciul to wie. Pewnie tak, będę musiał płynąć. No dobra, płyniemy przed siebie i tyle. Zakładam, że zaraz płyniemy w tą burzę narkotykową. No to jest Far Cry. Bez narkotyków, ćpania, halucynacji się nie obejdzie. Mamy tego praktycznie dziesiątki w całej grze. A tutaj mamy... To wygląda jak jakiś portal do innego świata, nie? O proszę. Oho, oho. Co się dzieje? Ty, czemu ja umieram? Czemu ja umieram? Czemu ja umierałem? Nie rozumiem. Czemu ja umarłem? Ktoś chyba mnie gonił, ale no nie dam rady. Nie da rady, bo za szybko bym się wykrwawił. O co chodziło? Czemu zacząłem dostawać obrażenia? Czy ja miałem jakąś wyznaczoną trasę? Jakbyście słyszeli jakieś stukanie, oddychanie, mlaskanie, to wybaczcie mi. Wybaczcie mi, postaram się, żeby w następnym filmie tego w ogóle nie było. A to nie tutaj mamy iść przypadkiem? No.
Popłynęliśmy chyba tutaj, nie? Może to tam muszę iść? Trudno powiedzieć. Postaram się, żeby do następnego odcinka nie było tego. Coś mi się ostatnio popsuło z audio. No i słychać te różne mlasknięcia, dmuchnięcia i tak dalej. Musicie mi to wybaczyć przynajmniej na dzisiejszy odcinek. Ja dobrze idę w ogóle? Znaczy, dawno tej misji nie robiłem, a tutaj dostaliśmy... Joseph wskazał na łódkę, ale czy ta łódka... No widzieliście, popłynąłem tą łódką i dostałem obrażenia. Może tu będzie jakieś wejście? O, a widzicie. I dostaję obrażenia, nie? Ale dlaczego ja te obrażenia dostaję? Czy ja muszę, nie wiem, wypić miksturę przeciwnarkotykową, czy co? Albo się gra zbagowała. Nie głupie. Dobra, dobra, uważaj! O, użyj apteczki. Ty no, nie czaję tego. Ja pitole, ja mam tam znacznik. O, wybaczcie, jest późna godzina, ja wróciłem dzisiaj z pracy i w ogóle praktycznie nie myślę, nie? Dobra, chodźmy do tej łodzi tam. Ja pitole. A my musimy, aha, tam gdzie wszystko się zaczęło, czyli na wyspę Dacza. Czemu ja o tym nie pomyślałem wcześniej? Naprawdę. Ale ta gra ładnie wygląda. Mam tego naszego Timberka z ostatniego odcinka. Gdzie ta łódź? Tam była ta łódź, to. No, mam nadzieję, że też będzie mnie dobrze słychać, bo ja tak naprawdę mało robiłem testowych nagrań. Bawiłem się dużo tymi moimi filtrami na procesorze dźwięku. I mam nadzieję, że mój głos będzie w miarę dobry. Jestem aktualnie bez pop filtra, więc jeżeli słychać mój głos tak bardzo wybuchowo, to też wybaczcie. Też pop filter muszę sobie nowy kupić. Bo ten, co miałem, niestety kaput po paru latach. A, bo my mamy tutaj to miejsce, w którym on miał ten swój kościół, nie? W piątce. A tak się składa, że w tym miejscu mamy powódź. Jest to wszystko zatopione. Bo po prostu poziom wody się podniósł. A tam coś jest? Wygląda na to, jakby coś tam było. Możliwe, że coś tu będzie, nie? Jakaś znajdźka. Wszystko zmieniło się tak szybko. Świat nasz ojciec jest jego ścieżka dla nas. Okej, a tutaj? Opuściłam kościół i po powrocie zostałam ruiny, ale wiem, że rodzina gdzieś szerfała. Jeśli to czytasz, udałam się na północ, szukam ojca. Ten wciąż żyje, ale moja choroba się wzmaga. To chyba promieniowanie. Nie wiem, proszę znaleźć nas tylko mały chłopiec. Aha. Tak czy siak żadnej znajdźki tu nie ma, więc płyniemy dalej. Tam są w ogóle jacyś przeciwnicy. Tu mam bronię. I też nie pamiętam, czy ja je tam robiłem na tym dwugodzinnym odcinku. Bo ja w ciągu tych dwóch godzin zdałem naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobić. I to było tydzień temu. Ja nie pamiętam nic, co ja na tym filmie robiłem wtedy. Wiem, że na pewno misję poboczną od Harka robiłem. Misję... Aha, na pewno odblokowałem możliwość craftowania legendarnych broni. Tylko do tego potrzebuję surowca, którego mogę zdobyć tylko i wyłącznie robiąc wyprawy. Choć tego to nie wiem, może poza wyprawami też mogę go zdobyć. Jakieś tam układy pewnie stalone, czy coś takiego. Wiem też, że robiłem tam, no specjalistów wszystkich zrobiłem. No i dużo też lokacji przeszukałem, różne rzeczy zrobiłem. I też jeżeli kolejny odcinek się za tydzień by pojawił, to sorki. Czyli znowu ćpamy, tak?
badaj światła. No dobra. No to już mówiłeś w kraju piątce, Joseph. Okej, mamy go tutaj. Symbol bramy Denu. A to co to? Ale to gdzie jest ten symbol w takim razie? Ale ja miałem ten symbol i go już nie mam, nie? O cholerę chodzi, zniknął mi. Witness how the past and present align with the circle of time. Wydaje mi się, że się coś zbagowało, jak nic się coś zbagowało. Bo ja powinienem mieć ten symbol w ręku. A kliknąłem bajchę. Jak znam Far Cry, to wyskoczył mi po prostu błąd. A dupa, nie błąd. Aha. No dobra. Aha, tam mi pokazuje, że mam iść, ale co ja mam w takim razie tutaj zrobić? Może tam na górę muszę wejść, co? Zakładam, że tak. No dobra, ale w takim razie... Gdzie jest... Aha, ja coś obracam cały czas. No dobra. Nie, nie bierz tych leków, stary. Wypierdzielaj. Co ja mam zrobić z tym symbolem, do cholery? Ja nie mogę, no. Ktoś wie? Bo ja nie za bardzo, chyba się coś... Nie, na stówę... Ej, ale przeczytałem punkt kontrolny, co nie? Już myślałem, że nie miałem racji. Nie, dosłownie. Gra chce, żebym ciągnął za tą dźwignię. No i co, gra jeszcze raz chce, żebym pociągnął za tą dźwignię. I jeszcze raz. I jeszcze raz. No dobra. Aha, ja jestem kompletnym idiotą. Tu jest to. Ja pierdzielę.
czyli to musi iść. Dobra. Czemu o tym? Dobra, nieważne. Faktycznie, to było zbyt skomplikowane na mnie. To nie tak miało być? No zobaczcie, to jest tak. Aha. Na górze coś jest jeszcze, co? Ojeny. Wait. Czy tutaj coś jeszcze więcej będzie? No nie, to tak ma być. Nie, 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 łe, łe, łe. Chwila, 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 chwila. O co tu chodzi? Bo ja nie czaję. Nie, na stówę nie o to chodzi. Kurde. Ubisoft. Bo wyście mi tu wtyknęli. Czy ja muszę gdzieś iść? Gra mi wskazuje, że... O, widzicie, tam są te komponenty. No dobra, spróbujmy wszystkich możliwych kombinacji. No tak było wcześniej, co nie? Co ja muszę zrobić, nie wiem. Aparat wyjąć czy co? Nie, ja miałem przed chwilą taki krążek. Ja pierdzielę. O to chodzi? To jest mój ostatni pomysł. Nie, nie, nie sprawdzę w internecie, ludzie. Nie, nie ma takiej opcji. Ja się sam muszę domyślić, o co chodzi. Będę tu siedział 40 minut, to będzie dłuższy film. Pewnie rozwiązanie jest proste, ja się zastanawiam teraz jak głupek. Coś musiałem... Nie, nie mogliby takiej trudnej Far Cry'u dać zagadki, ja pierdzielę. Albo takiej, na którą trzeba byłoby się długo zastanawiać. To musi być gdzieś, wiecie, haczyk musi być, nie? No nie wiem, pozwiedzajmy. Pobawmy się w eksploratora. Nie ufam tej dźwigni. A może ja tam mogę się dostać? Patrzcie, tam coś jest, nie? Tu jest coś. Może tam będzie to, czego potrzebuję. Ty, ale czemu tu są różne znaczniki? Nie, nie gadaj, że tu... Ja nie mogę. Tu są różne znaczniki. Okej, tu byłem. To lećmy tam teraz.
Dobra. Dobrze, myślę tak. No i spróbujmy tu się dostać i... Nie, dobrze było. O, może tutaj muszę się dostać, co? Aha. Ja pitole, nie? O luj tu chodzi, to nie wiem. Ja tu nic nie mogę zrobić, a mogę się tu dostać tak czy siak. Ale do dupy to jest. Hej. Dobra, egzamin myślenia. To nie może być takie trudne. O! Oczyść nasz symbol. Ale skąd ja mam ci, człowieku, symbol wziąć? Czy ja nie wiem, ja muszę iść z tamtej strony? Bez jaj. A tam? Tam coś jeszcze było? Pokaże mi się ten znacznik. Tu widzicie, też mogę się dostać. Też mi się nagle ten znacznik pierdzielony pokazał. Wydaje mi się, że tam coś jeszcze będzie. Albo ta misja jest zbagowana, albo ja dosłownie nie potrafię myśleć w tej misji. Nieintuicyjna misja. Mogę na grę zwalić. Nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu waszą opinię na ten temat. Jeśli ktoś z was ma opinię na temat tej misji, bo jest dosyć... Głupia. Głupia jest po prostu. No bo tak jak mówię, ja po prostu jestem jakiś cofnięty w rozwoju. No dobra, ale mamy trzeci symbol znowu. I co? Aha, pod Y-kiem to jest, tak? Pod Z. O, udało się. Masakra. Czyli co, musiałem zebrać wszystkie symbole, żeby dostać tą opcję? Czy ona wcześniej już była dostępna i nie zauważyłem? Aż sobie później, montując ten film, zobaczę. Ja pitole. Żmudne poszukiwania. Dobra. No i tu ten domek będzie, tak? Aha. Nie, no, to na stówę musiałem tak to zrobić właśnie. Wcześniej pewnie miałem dostęp do tego.
notice how the past and present align with the circle of time. Pięknie. The old ways led us to ruin. The only way forward is to live without sin. My name is Joseph C. I'm known to some as the Father. Years ago, I heard the voice of God. He told me about a difficult path ahead. I followed it all. No dobra, i tu mamy ten mostek cały. Teraz będę wiedział, o co chodziło. Ja głupi szukałem przez 20 minut tego. Mogłem amulet wyciągnąć po prostu. Aha, tu się odnowił w ogóle krzok. Mamy to. The flame of Eden burns away any sin that may take root again. Do you understand? God has cleansed the world of sin. I tutaj pewnie będzie ten bunkier cały. Tutaj nawiązuje do tego właśnie, co było w piątce, jak to się skończyło. No widzicie, mamy ten bunkier. Tutaj, gdzie zostaliśmy zamknięci razem z Josephem na paręnaście lat. Króliczek. No dobra. Tu nic nie ma. A tu nie ma jakichś wszystkim karteczek, które można było przeczytać? Chyba nie za bardzo są. No dobra. Mamy książkę. O, widzicie, pokazały się notatki. Nie, na Gryzmona nie mogę myśleć, ogarnia mnie głód. Musimy iść wkrótce na górę, ale strasznie się boję. Sądzę, że zrobienie tego było właściwe. Zrozumieć to, co właściwe. On mówi, że mi wybaczy, ale ja nie mogę. Nie wiem, czy zrobienie tego było właściwe. Nie rozumiem, on tylko przekazuje mi słowo. Okej. Okay. Czyżby to były komunikaty od naszego głównego bohatera z Far Cry'a 5? Jak mówić nie mógł, to pisać już w sposób zrozumiały umie. A i Ubisoft. Przerwałem, a oni nie mają już nade mną władzy. Teraz pławię się w spokoju bezwarunkowej Bożej miłości, chroniony przez wasze łagodne towarzystwo, moje rodzina, i teraz wiem, co znaczy być prawdziwie i w pełni zaakceptowany przez was, moja rodzina. Aha. Patrzcie, tu jest coś jeszcze. Czy używaliśmy naszych rąk do czynienia dobra? Czy wyciągaliśmy je przed się... Okej, to jest takie gadanie trochę. Ty wiesz, że Bóg mówi do ciebie, jeśli cię słucham, to jest dobrze i właściwie. Okej, dobra. To się wczytywał za bardzo, nie będę. Poczucie winy wykończa zastępcę. O, widzicie, poczucie winy, czyli zastępca
Tutaj mamy to, co akurat Joseph pisał. Poczucie winy wykańcza zastępstwo, czyli naszego głównego bohatera z piątki po prostu drażniło poczucie winy za to, co zrobił. Rozważając zabójstwo w odruchu litości, czyli Joseph za to, co zrobił główny bohater jemu, czyli zabił jego rodzinę. Lecz chcę zrozumienia mojego wybaczenia. Chcę poczuć, jak to jest być osądzanym, tak jak osądzało się innych. A kiedy to się stanie? Kiedy po wypełnieniu samego siebie nie pozostanie nic prócz głodu? Obwieszczę prawdę o tożsamości. Bóg ma plany. Ja również. Okej. No dobra. Po dniach postu i modlitwy znów usłyszałem głos, ujrzałem to, co ma nadać i oblicza pasterza, który poprowadził podczas mojej nieobecności. Była nieznajoma twarz, nie była do mnie podobna, zatem nie jest to moje rodzone dziecko, ale stanie się takim jak reszta moich dzieci. Gdy odejdę, zostawię tu moje słowo, a kiedy wróci ono do Edenu, ujawnim nasze przeznaczenie. Bóg nie pokazał mi jeszcze, jakie ono będzie, lecz wierzę, że poprowadzi nas ku prawości. Okej. Kolejna notatka. Poza murami bram Edenu dawniej mocny naród dławi się swoją brawurą. Elita ryczy i wypina pierwsza się na nasze bogactwo. Dobra. Będą tu jakieś konkrety może, czy coś? Panie, koniec czytania, tak mi się wydaje. No cóż. Koniec. Wychodzimy z tej narkotycznej szopki. Ciekawe rzeczy tam są napisane. No, szukałem tego nawiązania, które jakby utwierdza w... które potwierdza fakt, że jeden z członków Bram Edenu to jest właśnie on. Nasz główny bohater. Ale o tym później. Bo ja wiem dobrze, że, że to ma taki związek. Było naprawdę dużo filmów o tym i dużo też oglądałem o tym i jakby ja jestem zorientowany. Ale jestem ciekaw, w którym momencie gra sama w sobie to przekazuje. Znaczy w dialogach tego nie mówią, ale właśnie w takich liścikach, które czytamy, można dużo się dowiedzieć. Kurde, ja mam takie wrażenie jakby... Nie, dosłownie, ja się nie mogę wysłowić po prostu. Nie wiem, czy ja się powinienem zapisać na jakieś lekcje dykcji, czy coś takiego. No dobra. Kolejna misja będzie tutaj. Nowy Eden. Nie, ale zmęczyła mnie ta misja. Jestem świeżo po pracy. Dopiero wróciłem, jestem cały zmęczony. Zmontuję ten odcinek, wrzucę i... No i zobaczymy się w kolejnym. Dziękuję wam za oglądanie, no i cześć. Z tego tutaj czyszczenia mapy może jakiegoś live'ika zrobię. Mi się nie chce tego na odcinku robić. Choć live to też będzie odcinek, nie? Ale to z czatem sobie przynajmniej pogadam. No i to tyle. Siema.